Tutaj w tej grządce podwyższonej po lewej stronie są rzodkiewki, które już tutaj wyrosły bardzo i zakwitły, i sobie już zostawię je na nasiona, żeby mieć swoje nasiona w przyszłym roku. Nie wiem, jaki to jest odmiana, jaki to jest gatunek. Chodzi mi o to, czy, bo niektóre warzywa w tej chwili są tak zmodyfikowane genetycznie, że po prostu te nasiona, które zbierzemy, na mnie nie wyrosną. No ale zobaczymy, może akurat te jeszcze są takie, że można je zebrać i ponownie wysiać. A obok był szpinak, tam już za dużo z tego szpinaku nie zostało. I ten szpinak sobie teraz wyrwę. I w to miejsce jeszcze sobie wysieję ogórki. Mam nadzieję, że one tutaj będą ładnie rosły. Później je troszeczkę podepnę na ten płot. Także do pracy się biorę. Dzisiaj w nocy, czyli z 18 na 19 czerwca, była u nas w Wielkopolsce no bardzo mocna burza, okropny wiatr. Właśnie sobie teraz chodzę i sprawdzam, czy jakieś szkody są porobione. Byłam w foliaku, już na szczęście tam się nic nie stało, bo najbardziej się o niego bałam, że go wywieje. Troszkę tutaj kwiatki
cierpiały, ale nie ma tragedii. Tutaj widzę w miarę w porządku. Nic się nie połamało. O, ale winogrono widzę. Odczepiło się od ściany. Tam pozostała reszta wygląda w porządku. Dobra, spróbuję jakoś przywiesić, ale tu widzę, mam tylko jeden haczyk.